pytaniem chciałbym się skierować do Pauliny. Słucham. I pytanie mam takie, czy na początku waszej znajomości, gdy poznałaś Michaela, co spodobało się w tobie, o ile się spodobało się tobie w nim? Czy były jakieś cechy fizyczne w Michaelu, które cię pociągały? Jeżeli tak, to jakie? Ja Michaela ogólnie poznałam, jak miałam 19 lat i urzekło mnie to w nim, że żaden chłopak nie traktował mnie tak dobrze w tym momencie jak Michael i po prostu no, bardzo dobrze mnie traktował i bardzo dobrze wspominałam nasze początki i tak się w nim zakochałam. Rozumiem, natomiast ja pytałem o cechy fizyczne, czy takie były? Czy było coś w Michaelu, co cię pociągało? Cechy fizycznych oczywiście. Aha, czyli oceniamy tylko cechy fizyczne? Nie, nie. Oceniłaś już charakter i to, że ten charakter był tym takim czynnikiem głównym. Natomiast chodzi mi teraz o takie cechy, wiesz, z wyglądu, czy może jakaś, nie wiem, jego styl ubierania, czy co było takiego, wiesz, specjalnego w nim, bo na pewno coś takiego oczywiście było. Oczywiście. Więc specjalnego w nim było, że na pewno miał bardzo dobrze wyrzeźbione ciało i ubierać się też fajnie, Givenchy, Moncler i te sprawy. Aha, no Givenchy Kids, no dobra. No. Czyli lecisz na hajs. Dobra. Gruby zarzut to ja, Marta. Tylko, że ja kupowałam akurat to Givenchy. Czyli ubrałaś Michaela pod siebie. No dobra, to tyle z moich pytań. Dzięki bardzo. Dzięki ci bardzo, pozdro Wilku z Mokotowa. Siema, siema, Mokotów. Mokotów. Ty, ale to poczekaj, bo jak ty kupiłaś to Givenchy, no to jak się w nim zakochałaś? No właśnie. Ale to nie chodziło, bardziej chodziło pod tym względem, że no po prostu fajnie się, głupie też pytanie, że miałam ocenić tylko jakby cechy fizyczne. Jakby według mnie bardziej się liczą cechy, jak się z kimś spędza czas, no co mi po wyglądzie, jak ktoś będzie chujowy po prostu. No ale przecież się patrzy na wygląd zawsze jakby w pierwszej To jest jakiś kanon piękności, nie? Który gdzieś tam się uznaje, każdy ma swój typ. I raczej się go trzyma, nie? No ale czasami wiadomo, charakter tutaj może dużo zmienić. I czy w tym przypadku. No ja ogólnie byłam młodą dziewczyną i tak naprawdę żaden chłopak mnie nie traktował tak dobrze jak Michael w tamtym momencie.